Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w centrum Milówki, na rynku. Dzisiaj jeszcze jest tutaj niezbyt duży ruch, ale mam nadzieję, że w najbliższą niedzielę 14 listopada spotkamy się tutaj tłumnie i będziemy mogli zrobić coś dobrego. Ponad pół roku temu Milówka zorganizowała kiermasz pomocy dla Wiktorka Szczechowiaka z Węgierskiej Górki. I był to taki, można powiedzieć, zryw mieszkańców całej gminy Milówka. I kwota, którą wtedy udało nam się zebrać, była jedną z większych, która wpłynęła z kiermaszu. Niedzielę 14 listopada od godziny 7.30 do godziny 13.00 również tutaj w tym miejscu na rynku zostanie zorganizowany kiermasz, na który bardzo serdecznie chcieliśmy Państwa zaprosić. Do tej pory Wiktorowi udało się zebrać 25% kwoty potrzebnej na jego leczenie. Mam nadzieję, że dzięki temu kiermaszowi w Milówce ten procent znowu pójdzie do góry. W sobotę 13 listopada od godziny 12 do godziny 16 będą Państwo mieli możliwość przynieść ciasta do starej remizy, która jest zlokalizowana obok budynku gminy, Urzędu Gminy Milówka, i tam będzie można te ciasta przekazać, gdzie osoby już zorganizowane będą przygotowywały paczki na niedzielę. W niedzielę będzie czekały na Państwa tutaj różne atrakcje i coś dla ciała, i coś dla ducha, także już bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim tym, którzy w akcję zaangażowali się poprzednio i tym wszystkim, którzy w tą akcję zaangażują się w niedzielę 14 listopada. Poświęcają te osoby swój czas, angażują się nie tylko przy okazji tego kiermaszu 14 listopada, ale robią to również na co dzień, za to z całego serca bardzo serdecznie chciałem podziękować. Zapraszam na ten kiermasz nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również mieszkańców okolicznych wiosek, okolicznych gmin. Pokażmy, że nie jest nam obcy los Wiktorka Szczechowiaka z Węgierskiej Górki.